Witam serdecznie na kanale Super Vegan. Dziś, kochani, pokażę Wam, jak zrobić moje ulubione ciasto, a mianowicie tiramisu. Ale nim to Wam pokażę, serdecznie zapraszam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Bardzo pomoże mi to zwiększyć zasięg i dotrzeć do nowych osób. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Zaczynamy! Przygotowujemy sobie miskę z orzechami nerkowca i wlewam do niej gorącą wodę, dopiero co zagotowaną, żeby orzechy po prostu szybciej zmiękły. Odstawiam je sobie i przechodzę do kolejnego etapu. Mam tutaj przygotowane mleko sojowe, do którego wlewam ocet jabłkowy, dzięki czemu powstaną nam takie fantastyczne grudki, jakby wygląda to, jakby mleko było zważone. Odstawiamy to mniej więcej na 20 minut i przechodzimy do ciasta. W misce sobie przygotowuję cukier oraz olej, a dokładnie mówiąc oliwę i będziemy to teraz ucierać. Całość miksuję na wolnych obrotach, kiedy jest wymieszane, odstawiam. Przygotowuję sobie kolejną miskę, do której wsypuję mąkę. Mam nadzieję, że na razie nie widzicie nic skomplikowanego z tym przepisem. Jest naprawdę bardzo fajnie, łatwy i przepyszny. Gwarantuję Wam, że po prostu zakochacie się w tym przepisie. Kiedy mam odpowiednią ilość mąki, dosypuję proszek do pieczenia, sodę i szczyptę soli. Wszystko mieszam. Staram się, żeby było wszystko dokładnie wymieszane. I teraz włączamy sobie nasz wcześniejszy cukier z oliwą i na wolnych obrotach wlewam sobie powoli, żeby nie pochlapać, nasze zważone mleko sojowe. Nie spieszymy się. Nie ma w tym naprawdę nic skomplikowanego, nie ma nic trudnego, naprawdę. Nie ma tutaj nic, co po prostu, krótko mówiąc, można byłoby zepsuć. Kiedy wszystko już jest wlane, mieszam wszystko dokładnie. I teraz mamy naszą mąkę i teraz na wolnych obrotach powoli, jak widzicie, wlewam sobie nasz płyn. I wszystko łączę w jednolitą całość. Zobaczcie, jak obłędnie wygląda to ciasto. Naprawdę złociste, cudowne. Przygotowuję sobie dwie formy niskie, na które rozlewam właśnie nasze ciasto porówno, żeby mieć równe mniej więcej dwa biszkopty. I tak będziemy wyrównywać, jeżeli po prostu wyrosną za bardzo, żeby były mniej więcej tej samej wysokości. Więc tym się nie przejmujcie, jeżeli przez przypadek do któregoś dacie ciut za dużo i któreś wyrośnie za bardzo, krótko mówiąc. Odstawiamy to do piekarnika na 30 minut w temperaturę 175 stopni Celsjusza. Przechodzimy do naszych orzechów nerkowca. Zlewamy wodę. I teraz, jeżeli nie macie blendera, pokażę Wam tutaj, jak łatwo to można zmiksować mikserem ręcznym albo blenderem ręcznym, zależy jak go nazywacie. Dodaję sok z cytryny i po prostu troszeczkę cierpliwości i jedziemy. Miksujemy tak, żeby była idealna, ale naprawdę idealna gładkość. Nie było żadnych grudek, bo o to po prostu w tym chodzi, żeby była taka fajna, kremowa struktura. Kiedy już nam się uda to uzyskać, dodajemy kolejne składniki. A mianowicie olej kokosowy, ale tylko tą twardą część, bez wody. Następnie cukier puder. syrop klonowy, i roztopiony olej kokosowy. Ekstrakt z wanilii i troszeczkę octu jabłkowego. I teraz to wszystko mieszamy, żeby powstał nam fajny, jednolity krem. Zwróćcie uwagę, jaka fajna gładkość jest. Naprawdę taka fajna kremowa i o to nam chodzi. Teraz to odstawiamy, kochani, na 20 mniej więcej minut, żeby nam to się po prostu ścięło bardziej, nie było takie płynne. W tym czasie przygotowujemy nasze ciasto. Wyciągamy z form. Jak widzicie, jest lekko takie wybrzuszone, takie kopułkowe. Nie szkodzi. Tak jak powiedziałem wcześniej, po prostu wyrównamy to sobie nożem, krótko mówiąc, ścinając ekstra po prostu wyrośniętą część naszego ciasta. Bierzko obcięty, wyrównany, więc teraz, krótko mówiąc, trzeba wszystkie składniki połączyć tak, by nam powstał tiramisu. Jak widzicie, tutaj przekładam do góry nogami, żeby miała dołem do góry, żeby była idealna równość. I tutaj mam przygotowane dwa podwójne espresso z likierem, oczywiście wegańskim, ale Arametto, jeżeli lubicie, migdałowy. Oba likiery fantastycznie pasują do tego rodzaju ciasta. Wszystko powoli rozlewamy tak, żeby po prostu nam się to wchłonęło w biszkopt. Bez pośpiechu, nie ma w tym nic naprawdę skomplikowanego. Jeżeli rozleje się troszeczkę Wam, ja tak szczerze na to rozlaną część kładę biszkopt i po prostu po chwili to wciąga z powrotem. Więc naprawdę nie ma tutaj czym się przejmować, jeżeli narobicie bałaganu. Już mam wszystko fajnie wchłonięte, widzicie, nasza masa się fajnie ścięła również. Ja tutaj czekam mniej więcej 10 minut, żeby po prostu pogonić z filmem, ale polecam tak szczerze naprawdę te 20 minut poczekać. Nie będzie aż tak po prostu płynne ta masa kremowa. Będzie Wam o wiele łatwiej to robić, zwłaszcza jeżeli nie macie jakiegoś doświadczenia. Rozkładamy mniej więcej połowę naszej masy kremowej, potem posypujecie kakao. Ja tutaj mam gorzkie kakao. Pamiętajcie, łapka w górę i komentarz, co o tym myślicie. Dzięki wielkie. No i dobra. I tak przygotowane ciacho mamy fantastycznie. I teraz robimy praktycznie to samo. Z naszym drugim biszkoptem. A mianowicie dwa podwójne espresso z likierem, po czym rozlewamy, jak widzicie. Tą część ściętą polewam pierwszą, bo ona będzie naszym dołem. Jak tutaj widzicie, trochę mi się rozlało. Nie przejąłem się tym, kontynuujemy ostro. Jak już mam mniej więcej połowę kubka, wtedy odwrócę to do góry nogami. I nasz spód będzie górą wówczas. I powtarzamy nasz proces rozlewania naszej mikstury kawowo-likierowej. Jak widzicie, obracamy to w miarę szybko, nim wasze ciasto biszkopt namoknie, no po prostu wtedy wam się rozleci, krótko mówiąc, więc spieszymy się. I widzicie, wycieramy, co się nie wchłonęło, nie przejmujemy się. Rozlewamy resztę naszej kawki z likierem Oj, normalnie pyszności. Jestem ciekaw, jak spróbujecie tego przepisu, co po prostu będzie wam się w głowach działo, bo naprawdę jest obłędny. Kiedy wszystko już jest pięknie rozlane, wchłonęło w biszkopt, rozlewamy naszą, rozprowadzamy naszą masę kremową równo. I praktycznie nasze tiramisu jest gotowe, kochani. Nic skomplikowanego, jak widzicie. Posypuję znowu kakao i to leci tak na mniej więcej 20-30 minut do lodówki. Ale w moim przypadku, bo ja to robiłem w nocy, poleciało to na całą noc do lodówki, dzięki czemu jeszcze dodatkowo biszkopt przesiąkł smakiem i tak wam polecam naprawdę zostawić to na 5 do 8 nawet godzin, żeby przesiąknął biszkopt, żeby wszystko się fajnie przegryzło i wówczas będziecie mieli naprawdę 20 gwiazdek ciacho. Tak prezentuje się w środku. Kochani, ja nie przedłużam bardziej. Dziękuję za wasz czas. Teraz kawka, tiramisu i żyć, nie umierać. Buziak. Dziękuję jeszcze raz za wasz czas. Zostawcie łapkę w górę i komentarz. Dziękuję za wasze wsparcie. Do usłyszenia wkrótce i miłego dnia.